Twórcy Piękna. Bajkroma. Dzień dobry, dzień dobry, tu Monika Koździalska. Dzisiaj zaczynamy nową serię podcastów Twórcy Piękna. Ze mną cudowna pani doktor, którą uwielbiam osobiście, znam, jest niesamowicie profesjonalna, uśmiechnięta. I przebywanie o niej na fotelu. Nie kojarzy się z bólem, a z uśmiechem i z pięknymi rozmowami, a jest nią pani doktor Iwonka Marycz-Langner. Dzień dobry, cześć pani doktor. Dzień dobry, cześć Moniczko. Bardzo się cieszę, że przyszłaś, że będziemy miały okazję porozmawiać o pięknie kobiet, bo w dzisiejszych czasach często mierzymy się z tym, że kobiety się albo boją, albo nie wiedzą. I teraz moje takie pytanie: jakie są obecne trendy, jeśli chodzi o medycynę estetyczną, i po co? Teraz, po, jak, po jakie zabiegi sięgają najczęściej kobiety? I młode, i te starsze. Obserwując od lat rynek medycyny estetycznej, stwierdzam, że w tej chwili nastąpił podział rynku na takie dwa segmenty. Jeden segment to jest taki segment popularno-Instagramowo, social-mediowo. I to jest taki rynek, na którym dominują duże usta, policzki duże, długie brody w tej chwili, czyli wszystko bardzo wyraziste. Natomiast drugi y, segment to jest segment, taki powiedziałabym, smart aging czyli dotyczący delikatniejszych y, kobiet, które chcą mieć delikatniejsze rysy i kobiet, które bardziej chcą opóźniać proces starzenia, a nie zmieniać. Się. No właśnie, bo ja jestem fanką biostymulatorów, o których Wiem. wielokrotnie rozmawialiśmy, a zresztą twoja ręka to jest moja buzia tak naprawdę. Um, ale dużo kobiet tego nie rozumie, bo one chcą efekt już. Ja wchodzę, ja płacę, ja chcę efekt. Po biostymulatorze widoczny jest efekt, ale nie od razu. Trzeba przeprowadzić serię. Czy dużo kobiet rezygnuje w trakcie, jeśli chodzi... Nie, to wolę wolumetrię. To znaczy tak, biostymulatory nie dają objętości, tak? bo biostymulatory powodują, że nasza własna skóra stymuluje kolagen, elastynę, kwas hialuronowy. W związku z czym skóra się staje gęstsza, jędrniejsza, bardziej napięta, ale nie daje objętości. W momencie, kiedy pacjentka potrzebuje trochę objętości, bo też zupełnie nie odcinajmy się, od wypełniaczy. Jeżeli potrzebuje trochę wypełnienia, to oczywiście ja, jako lekarz, bo to ja mam się na tym znać, pacjentka nie musi. Ja, jako lekarz, wtedy proponuję również inny zabieg, trochę bardziej objętościowy. Natomiast na pewno, zwłaszcza jeżeli kobiety są młode, czyli tam powiedzmy, że takie biostymulatory około 30 roku życia już można pacjentką podawać. To młode dziewczyny nie potrzebują tej wolumetrii. Chyba, że są jakieś defekty ewidentne na skórze twarzy i no zresztą nie tylko twarzy. Natomiast jeżeli dziewczyna nie potrzebuje wolumetrii, to biostumulatory są bardzo, bardzo dobrymi zabiegami. To nie jest też tak, że młode dziewczyny patrząc na internet, na, na te zdjęcia pięknych, fotoshopowanych osób w internecie, które tak naprawdę nie mają praktycznie nic wspólnego z realem, z rzeczywistością. E, no, interpretują się z nimi, przychodzą ze zdjęciami i mówią, ja chcę być Nicole Kidman, ja chcę być Kim Kardashian. I co wtedy robi lekarz, co wtedy robi pani doktor? Przede wszystkim y, zawsze trzeba wytłumaczyć pacjentce, że pewne y, efekty nie są w, w stanie uzyskać w gabinecie medycyny estetycznej, bo pewne efekty, żeby w ogóle uzyskać, to musi wejść chirurg plastyk, tak? Natomiast w gabinecie medycyny estetycznej nie jesteśmy w stanie aż tak zmienić danej osoby. W związku z czym, jeżeli przyjdzie pacjentka i pokaże, ja chcę takie usta, mhm. no to te usta my możemy zrobić podobne, ale Ania na pewno same. nie identyczne, jeżeli wyjściowo usta nie były takiego samego kształtu, jak u tej osoby na zdjęciu. Bardzo ważne pytanie, które u mnie często przemienia się prze, 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 przez internet na Instagramie. Czy można mieszać zabiegi? Bo często jest tak, że musimy to wiedzieć, że kobiety niektóre są opętane i biegają od gabinetu do gabinetu, prawda? Tu byłam, zrobiłam nie, niedobrze, ale Mariola powiedziała mi, że tamta doktor robi coś innego. Tam też nie wyszło i leci do następnego. I teraz tak... Była mu pani A, nie wiem co mi włożyła, bo nie zapisałam. Lecę do pani B i potem lecę do pani C. Co się dzieje w tym momencie, jeśli mamy kilka różnych preparatów i nie mamy świadomości, że te preparaty razem mogą nie współgrać? Zdarza się tak oczywiście, i do mnie nawet dosyć często trafiają pacjentki z powikłaniami. Ponieważ pewne substancje wprowadzone do skóry z innymi, niestety, ale wchodzą w różnego rodzaju reakcje. W tej chwili mam pacjentkę, która miała podawany wcześniej produkt w usta nie wiadomo jaki, później miała podawany produkt z kwasem hialuronowym. No tu akurat też nazwy pacjentka nie znała, bo pacjentki nawet nie o to chodzi, że są niedoinformowane, tylko one nie pamiętają. No i trafiła do mnie z stanem zapalnym, z cieknącą ropą z ust, w których się zrobiła przetoka. Także dużo lepiej by było trzymać się jednego, jednego lekarza, bo rzeczywiście można sobie zrobić krzywdę. Czyli prowadzenie przede wszystkim przez jednego lekarza to jest chyba najważniejsze. To najważne. jest bardzo ważne. Ale na przykład no, bywają pacjentki, które no, robią sobie te wielkie. Usta, prawda? Ale ja patrząc na trendy w tej chwili widzę, że bardziej zaczęliśmy dążyć do takiej świeżości, nowoczesności pod względem pięknej, troszkę zrobionej, bo widać, ale nie za bardzo kobiety. Czy to jest widoczne już w gabinetach i w gabinecie u pani doktor? Tak jak powiedziałam, są dwa segmenty. Jeden nadal to są te kobie kobiety instagramowe, które w tej chwili mają bardzo długie brody i bardzo duże usta, bo kiedyś mm -hmm. miały bardzo duże policzki, a teraz brody i usta. E a, jeszcze wcześniej były lisie oczy. Tak, <grywa> Natomiast w tej chwili ten drugi segment zaczyna się coraz bardziej rozwijać, czyli ten smart aging, i kobiety przychodzą do gabinetu i mówią: Pani doktor, ja bym chciała wyglądać ładniej, ale naturalnie. A w jakim wieku zacząć? Czy Pani doktor nie ma wrażenia, że ludzie nadal, mimo że jesteśmy w XXI wieku, e Robią błędy, zaczynają od tego, bo koleżanka powiedziała, bo nie pytają lekarza, tylko idą centralnie na zabieg, który sobie wybrały. I od tego jest lekarz. U mnie w gabinecie najpierw jest wizyta, w związku z czym pacjentka mówi, jakie są jej potrzeby, ale ja mówię, co ja widzę mhm. i od czego bym zaczęła. Pacjentka nie musi się na tym znać. Ja, jako lekarz, muszę się na tym znać. W związku z czym często jest tak, że pacjentka rzeczywiście przychodzi, jest zapisana na inny zabieg, który wymyśliła, natomiast robimy zupełnie co innego. U takich młodych dziewczyn, to tak naprawdę powinno się zaczynać od peelingów, od mezoterapii, od tych zabiegów takich delikatniejszych. No, a chyba potem że ktoś ma mimikę bardzo silną i musi, do, musi mieć. Ale jeszcze musimy wyjaśnić naszym odbiorcą lisie oczy. <laughs> <laughs> Bo na pewno będą pytać. Lisie oczy, czyli takie, takie rozciągnięte, takie o? Lisie oczy, czy do góry? czyli uniesiona brew, a oko się robi węższe. Liska, Aha, a a nie to nie można widziałaś. potem spuścić? Ja mam psa lisa. <laughs> no. I potem to się spuszcza? Czy jakoś to puszcza? To Czy ja jakoś jest to robioną metodą? Bo albo jest robiony metodą podawania nici i w związku z czym to oczywiście powiedziałabym, że nawet dosyć szybko yy, wraca do normy. <noise> ale dobra, ale najśmieszniejsze jest to tak. Teraz jest trend na lisie oko, potem jest trend na zamknięte oko, a potem następnie trzeba wymienić oczy, bo to chyba się rozciąga, prawda? Idzie w tym <noise> kierunku wszystko, tak. <noise> no dobrze, um, dużo jest nieudanych zabiegów, prawda? Dużo jest. Um, wiem, że jesteś lekarzem, który podchodzi do swojej pracy bardzo profesjonalnie, za co zawsze szanuję i polecam panią do doktor, Bo wiele godzin spędzonych na Twoim fotelu świadczy o Twoim profesjonalizmie. Zresztą rzeczy kaniule, którą pierwszą mi wprowadzałaś, ja nigdy nie niego zapomnę, darłam się tak, jakby a nic mi nie bolało. A później leżałam, jak po prostu nie, pamiętam nieru, nieruchoma. Boją się zabiegów ludzie. Ja wiem, bo dużo wiadomości dostałam pod tytułem Kaniula nie. A ja znowu na wszystkie wiadomości po wizycie u Ciebie odpisywałam, kanula tak, bo najlepiej działa. Ale to tak wygląda strasznie. Czy ludzie mają taki zakłamany obraz zabiegów medycyny estetycznej? Czy, czy to jest tak, że boją się lub nie chcą widzieć, bo, bo przecież dają czasami, prawda? Odjeżdżają osoby. Czy to... Tak. Są osoby bardzo wrażliwe. No i oczywiście te osoby. Zawsze będą, jak, jakąkolwiek metodę używalibyśmy w medycynie estetycznej do, do podawania preparatów czy, czy wykonywania zabiegów stymulacji laserami, no to one będą zawsze cierpieć w trakcie, tak? ale to jest bardziej kwestia psychiki, a nie samego zabiegu bo zabiegi te nie są tak bolące. Ja powiem szczerze, że ja w swoim gabinecie, jak przychodzi pacjentka, która często rzeczywiście jest tak opowiada, że w nocy nie spała. W związku z czym pacjentka jest przyjmowana przez moją recepcję, jest prowadzona do gabinetu. U mnie żadna pacjentka nie czeka w recepcji. tylko to jest super. Osobno w gabinecie jest posmarowana kremem znieczulającym, jest puszczona delikatna muzyka. W związku z czym ta pacjentka nawet. Za, zasypiam. Mhm. Bardzo często jest tak, że pacjentki zasypiają. Bo stres schodzi i Bo zasypia. Stres chodzi. I teraz już później, jak przechodzi do mnie do gabinetu, no to ten zabieg nie jest miły, ale umówmy się, że po znieczuleniu, po takim zrelaksowaniu się. Nie ma problemu. Czyli można tutaj włożyć tak, taki, taki mały wersik pod tytułem: Też taka zaufanie i taka przyjaźń z lekarzem, bo no, no pacjentki się w jakiś sposób przyjaźnią. Oczywiście. Iwonko, ty jesteś też tak. No Mówisz tak, pani fryzjerka jest jak psiopsiółka, pani doktor jest też jak psiopsiółka, bo często e, jesteś konfesjonałem. Sama korzystałam z tego konfesjonału. E, czy to też pomaga takim kobietom oczywiście, przejść te zabiegi? Oczywiście. Ja bardzo dużo wiem. O moich pacjentkach, bo rozmawiamy na wszystkie tematy. Natomiast najczęściej ja staram się w trakcie zabiegu rozmawiać o wakacjach, o czymś miłym, tak? Żeby pacjentka nie skupiała się na bólu, tylko na, na przyjemnej rozmowie. I na koniec, co też uważam, że jest bardzo ważne i zawsze to podkreślam: każda pacjentka ma wykonany masaż. Tak. Dlaczego? Nie tylko dlatego, żeby ten podany produkt równo rozszedł się mhm. po skórze, ale również dlatego, żeby ją na koniec też zrelaksować. Żeby pacjentka wychodząca ode mnie z gabinetu nie kojarzyła mnie z czymś bolącym. Tylko, żeby naprawdę chciała. To tak jak małe dziecko dostaje dzielnego pacjenta, to tak my jest. dostajemy masaż. A tak, tak. teraz jeszcze takie pytanie, na które też jest wiele zawsze pytań, jak kobiety pytają. Biostymulacja to jest wiadomo, że to jest proces, tak, który trzeba wykonać od A do Z i trzeba być systematycznym. Ja zawsze powtarzam, że nie można wykonać jednego zabiegu, bo nigdy nie uzyskasz jakby efektu tego, który jest przy czwartym zabiegu. Ile to utrzymuje się po takiej serii? Cztery, co trzy tygodnie, tak jak my robiłyśmy, pani doktor. Ile to jesteśmy w stanie utrzymać taki efekt przy pielęgnacji codziennej, bo nie oszukujmy się, zabieg to jest jedno, woda to jest drugie, dieta to jest trzecie i jeszcze jakaś pielęgnacja, która jest bardzo ważna wieczorna. Tak, jeżeli pacjentka rzeczywiście po zabiegu dba o siebie, czyli i ta pielęgnacja jest w porządku, nie Opala się, bo pamiętajmy, że fotostarzenie to głównie promienie UV, czyli opalanie jest bardzo ważne. Nie obiada się słodyczami, bo cukier w procesie glikacji wbudowuje się w kolagen i też sprawia, że się szybciej starzejemy. To yy, wy, powinno to wystarczyć na rok czasu, czyli yy, a po roku czasu pacjentka przychodzi wtedy na taki bardziej yy, zabieg przypominający, odświeżający, tak? odświeżający, przypominający. A usta na przykład? Bo często jest tak, że na, znam jedną koleżankę, która mówi Monika, ja robię usta i za dwa miesiące nie mam nic. Ja mówię, jak nie masz? Czy to jest możliwe, że to się wchłania, czy to jest też problem z podaniem, czy z preparatem, czy z tym, że może ma po troszku obsesję i przyzwyczaja się już do wielkości ust, a potem wydaje się, że one maleją? Wszystko, co wymieniłaś, ma wpływ. Mhm. Czyli tak, technika podania mhm. bardzo istotna, bo jeżeli poda się bardziej w mięsień okrężny, no to szybciej ten kwas hialuronowy zostanie usunięty. Następna sprawa produkt, bo produkty też są różne. Jedne się utrzymują dłużej, drugie się utrzymują krócej. No i następna rzecz, na przykład aktywność. Są osoby, które intensywnie ćwiczą i u nich wiadomo, że metabolizm jest No to szybszy. właśnie ja tak mam. Ale jakby miała pani doktor powiedzieć procentowo, więcej ludzi woli wypełniać i nie czekać na efekt biostymulacji? Są już? Oczywiście, Teraz. tak. Tak. Ale pani pacjentka, stara się w Pacjentka wchodzi i ona chce wyjść bezśladowo, czyli bez jakiegokolwiek zaczerwienienia, podrażnienia skóry, i chce wyjść od razu rzeczywiście zrobiona. Najlepiej 20 lat mniej wyglądać. No to jest natomiast, proces. Natomiast o, ja bardzo lubię biostymulatory. Ja, ja kocham. W związku z czym tych zabiegów wykonuję naprawdę dużo. Yy, Ponieważ ja cenię sobie to, to takie powolne odmładzanie skóry, a nie napychanie, brzydko powiedziawszy. Ja wiem, skóry. jak wychodziłam po pierwszych zabiegach. Jest takie zdjęcie nawet na kromie, gdzie w, na internecie i, i w Instagramie widać moją szarą twarz. Pierwsze to jest spotkanie i później ten proces cały, który przeszłam. Ja uważam, że patrzę na swoje zdjęcia nawet 10 lat wcześniej, to ja mówię, Boże, goździalska! wyglądałaś jak jakaś rażplówka. W porównaniu z tym, co jest teraz. A wszystko to, co mam w buzi, zawdzięczam biostymulacji. I ja tym swoim odbiorcom zawsze mówię: dziewczyny, spróbujcie, odłóżcie pieniądze, bo to nie są tanie zabiegi. Właśnie. Czy kiedyś przyjdzie czas, że te zabiegi medycyny estetycznej będą dostępne dla większej rzeszy kobiet? Bo jest wiele kobiet, które chciałyby, ale ich po prostu nie stać. Nawet to, że pracują i zarabiają jakieś pieniążki. Czy myśli pani, pani doktor, że kiedyś przyjdzie ten czas, że to będzie taki lunchowy, bankietowy zabieg? Na pewno, dlatego, że ogólnie, jak ja zaczynałam zajmować się medycyną estetyczną lat 25 temu, to nie było dużo pacjentów, nie było też dużo gabinetów. Natomiast w tej chwili jest to dostępne. To są zabiegi dostępne. Nawet jeżeli kobiety mniej zarabiają, to mogą sobie odłożyć pieniądze i zamiast kupić kolejny ciuch, przychodzą, no przychodzą do gabinetu. No właśnie, jesteśmy w tych ciuchach i tak chciałam zapytać, bo często jest tak, że kobiety są zakupocholiczkami e, i chciały wszystko, ale bardziej wolą te ciuchy, a nie inwestują w skórę, nie, nie inwestują w nawilżenie, nie inwestują, już nawet nie mówię o zabiegach, ale takich podstawie, jak mezoterapia u pani doktor, jakiś laser, bo jakieś przebarwienie, sama pani, która wie, ja się z tym zmagam, dlaczego kobiety tak bardzo na końcu, bo to tak jest, na końcu jak już się sypie, to ja będę składał te klocki Lego po prostu i postaram się złożyć to w całość. Czy to jest tak, że to jest taka nieświadomość, czy takie odpychanie tego, że no przydałoby się, albo nie muszę, bo ja nie chcę być plastikowa, to jest hit w ogóle. Nie każdy ma potrzebę psychiczną wyglądania młodo. Naprawdę? Tak. Nie każdy. Ja oczywiście dziwię się, bo ja sama o siebie dbam, odkąd pamiętam. Ja nie będę się starzeć z godnością, mam to w dupie. <laughs> A ja uważam, że godne starzenie się to dbanie o no siebie. No właśnie, no, no tak, <laughs> oczywiście, bo często jest tak, że go, godnie się starzej. E, wejdę w takie pytanie, bo teraz te kamienie takie, prawda? Jakieś szycu, picu, rollery i wszystkie inne są reklamowane, prawda? Aż do tak, w ogóle i te masaże kambibo, kondido, nieważne i że one tak ci pomogą. Więc kiedyś się zaplastrowałam, żeby sprawdzić, czy to działa. No okej, okay, działa na jeden dzień. Na jeden tylko dzień. I jeśli miałabym się codziennie plastrować i pokazywać swojemu mężczyźnie taką twarz, to nie chciałabym, żeby on się do mnie zbliżał. W tym wolałabym jednak zadbać. Ale to jest tak, że każda nisza musi znaleźć swoje miejsce. Że... To jest tak. Eee, przez lata ja obserwuję rynek i pojawiają się różne nowości, mhm. świetne A. zabiegi, które mają swój czas. Po czym, po dwóch latach, na przykład, okazuje się, że one zupełnie nie działały. W związku z czym nale należy naprawdę bardzo spokojnie do wszelkiego rodzaju nowości podchodzić. A jakie zabiegi w XXI wieku są pase? Takie już pase, które się do niczego po prostu nie nadają, ale jednak jeszcze się pojawiają? Myślę, że przede wszystkim, i to jest bardzo istotne i to jest bardzo na plus, wypełniacze trwałe. Właśnie, a co to jest to wypełniacz? To jest taka galereta, którą trzeba wyciąć potem? Tego się nie wypełniacz wyciąga. Wypełniacz trwały to jest po prostu substancja, którą się podaje do skóry, która zostaje permanentnie, tak? Bo tak jak kwas hialuronowy, jak toksyna mhm. botulinowa, one ulegają degradacji. Mhm. Czyli one są jakiś czas w skórze i pomału, no, pomału się wydalane są po degradują. I to są zabiegi bezpieczne. Natomiast, natomiast trwałe substancje, które podaje się do skóry, no to mogą wywoływać różnego rodzaju powikłania. A jeszcze to jest? I jeszcze, no już większość lekarzy tego nie podaje, ale jeszcze są osoby, które podają. Czy sytuacja jest taka, bo można popatrzeć na różnych lekarzy, oczywiście bez imion, nazwisk i w ogóle. Ja mam swoje zdanie na, na temat wielu lekarzy w naszym rodzimym lekarskim świecie i uważam, że wielu z nich jest nastawionych tylko na pieniądze. Panią doktor znam osobiście od wielu lat i właśnie za to ci się szanuję, Iwonka, że ty umiesz powiedzieć nie. Kiedyś powiedziałam, Iwonka, coś tu trzeba nad ustami. Nie. Tutaj bym chciała coś, nie. Czy lekarz ma prawo odmówić pacjentce, czy powinien odmówić? Bo pieniądze zawsze się muszą zgadać w życiu, prawda? Okej, okay, ale lekarz, a lekarz to jest różnica. Przychodzi pacjent z wielkimi warami, pacjentka, i ona mówi, że ona chce jeszcze. I są lekarze, którzy zrobią to jeszcze. Tak. Ale czy można odmówić? Lekarz powinien odmawiać, ja zawsze mówię, że u mnie w gabinecie ja rządzę, czy to się pacjentce podoba czy nie, no jeżeli przyjdzie pacjentka, która będzie chciała coś zrobić, a ja powiem, że nie, no bo będę widziała, że w jej przypadku to nie jest dobry mhm. pomysł, to być może ona pójdzie gdzie indziej i w innym gabinecie będzie miała ten zabieg wykonany. Ale ja dla mnie bardzo ważne jest dobro pacjenta, bo ja jestem takim lekarzem dawnej daty, w związku z czym jestem przede wszystkim lekarzem i człowiekiem. Natomiast oczywiście przy okazji zarabiam pieniądze. Ale moje pacjentki są szczęśliwe, wyglądają pięknie. Ja nie robię krzywdy, w związku z czym mam pacjentki, które, które wczoraj była pacjentka, śmiałyśmy się, bo Znamy się bardzo wiele lat i, i śmiałyśmy się, właśnie, że przeszłyśmy ze sobą przez życie od młodych dziewczyn do menopauzy. <grymne> Ta menopauza, fajna. No dobra, a czym kobiety? Bo jednym z najczęściej wyszukiwanych fraz w internecie, gdzie zrobić usta? Yy, który lekarz, forum, kafeteria I wszystkie inne tam się prześcigują iść do tego, iść do tego, iść do tamtego I tak kilka, yy, kilkukrotnie ostatnio Przed tutaj przyjazdem I, i, i zaczęciem, rozpoczęciem naszych podcastów Wygooglowałam te, te osoby w internecie No i generalnie wyglądają klon klona Klonem pogania I teraz i czym sugerować się czym Młoda dziewczyna, starsza kobieta jeszcze starsza kobieta ma się sugerować i wyborze lekarza gabinetu medycyny estetycznej. Czym powinna? Czy to jest dobra droga te Google? Google nie są dobrą drogą. Sama wiesz, że tak. Instagram też nie jest świetną nie. drogą, bo y, wszędzie są filtry, makijaż i te zdjęcia są po prostu nierealne i niemedyczne. Ja, jak umieszczam zdjęcia y, y, na Instagramie, to zawsze podpisuję, że jest to zdjęcie medyczne, realne, bez Wiem. filtru i bez y, makijażu. Natomiast no, kobiety, y, y, jeżeli y, chcą się właśnie dowiadywać o zabiegach z internetu no to muszą wiedzieć, że często będą wprowadzone w błąd, bo tego rodzaju usta, które pięknie wyglądają często na zdjęciach, potem te pacjentki trafiają do nas z powikłaniami i te usta realnie wyglądają zupełnie inaczej. W związku z czym ja uważam, że przede wszystkim najlepsza jest poczta pantoflowa. Tak. Polecenie, wiarygodni ludzie, wiarygodni ludzie którzy, którzy polecą dobre miejsce. A jeżeli nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć od nikogo, no to trzeba po prostu patrzeć na doświadczenie danego lekarza, na jego kwalifikacje. To jest bardzo istotne, bo opinie w Google też naprawdę często nie są prawdziwe. No to prawda, ale czy zdarzyło się pani doktor kiedyś odmówić, na przykład powiedzieć, słuchaj, nie. I jakaś awantura albo coś, albo obraziła się, potem w Google'ach napisała, bo czego boją się lekarze? I o tym też czytam taki artykuł, że później wyjdzie taka wydra i ona powie, to chamka lekarka, to świnia, nie zrobiła mi, w ogóle nieprofesjonalnie i napisze jeszcze tysiące różnych historii. Oczywiście nikt na to nie zwraca uwagi, ale często takie komentarze się pojawiają. Czy miałaś kiedyś taką sytuację, że powiedziałaś, nie, nie zrobię? Czy to była jedna, czy to było kilka? U mnie w gabinecie rządzę ja mhm. i bardzo często pacjentki, które przychodzą do mnie, no to przychodząc w momencie, kiedy recepcja pyta na jaki zabieg, to one mówią, pani Iwonka zdecyduje, pani doktor Iwonka zdecyduje. <laughs> I na przykład wychodząc ode mnie z gabinetu, albo się cieszą, tak, zrobiła mi, albo, albo wychodzą i mówią, no nie, no dzisiaj nie wynegocjowałam. <laughs> <Także>. <laughs> Ale to jest, ja, ja to szanuję na przykład, bo yy, tak jak powiedziałam na początku, yy, jesteś lekarzem z sercem, których jest bardzo mało. Dużo słyszy się. O różnych powikłaniach, które niestety zdarzają się, i to są często bardzo znane nazwiska. Powiedz mi, a jeśli miałabyś powiedzieć siebie za 5 lat w medycynie estetycznej, co chciałabyś osiągnąć przez ten czas? Jak chciałabyś widzieć kobietę? Która, która, jakie preparaty? co chciałabyś, żeby W jaki sposób chciałabyś, żeby poszła ta medycyna? I jak wyglądały kobiety Twoim okiem w Twoim gabinecie, w którym Ty rządzisz za 5 lat? E Wydaje mi się, że fajnie byłoby, gdyby przede wszystkim powstały nowe, nowe zabiegi, nowe terapie, które będą bardziej nieinwazyjne. Super, by było. To by było świetne, gdyby pacjentka wchodziła do gabinetu, rzeczywiście wykonywałoby się zabieg i wychodziłaby. Bezśladowo, mhm. tak? No to, to, to by było takie moje marzenie. Na pewno chciałabym, żeby były zabiegi w okolice oka skuteczniejsze, tak. żeby pacjentki były bardziej zadowolone, no bo są takie... Tak, jak właśnie okolica oka, no nie wdzięczne tak, miejsce. Niewdzięczne miejsce, tak. I, I ja powiem szczerze, że cudów po żadnym nie widzę zabiegu. Także na pewno dużo więcej, mniej inwazyjnych zabiegów, bardziej skutecznych. E, medycyna estetyczna, dieta, picie, to wszystko razem się łączy, Ależ prawda? Ależ oczywiście. Dlaczego pacjentki o tym nie wiedzą, bo to mówią, patrz nie działa. Myślę, że pacjentki nawet jak mają mówione, bo umówmy się, że cały czas z prasy, z internetu wylewają się tego rodzaju wiadomości, ale część pacjentek po prostu jest leniwych, bo myślę, że to głównie tak. z lenistwem jest. Mam związane. zrobione, to już tak jest, prawda? Tak, tak i to wystarczy. A pielęgnacja? Bo często kobiety, <głos》> najgorsze jest to, jak poznają chłopaka i są zrobione, prawda? Ale one muszą zasnąć jak księżniczki, nie zmywają makijażu. Wiem, że Taki może taki płytki przykład, ale tak jest. Wiele kobiet zasypia przy, na pierwszych randkach z chłopakiem w makijażu. Uważam, że to jest największe zabójstwo. Ta pielęgnacja pozabiegowa też jest ważna. Czyli dbamy nie przez tydzień, nie przez dwa, tylko zawsze. Zmywamy i śpimy. W naszej skórze, która jest oczyszczona, prawda? Bardzo istotna jest pielęgnacja, bo pielęgnacja jest takim przedłużeniem działania tego, co zrobiłyśmy w gabinecie, w domu, podtrzymaniem i nasileniem. W związku z czym bardzo istotne. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam zasnąć w makijażu, bo jednak skóra wtedy nie oddycha. No nie, no to jest. W ciągu dnia brudzimy się. Mamy wydzielany łój na twarzy. To jest w ogóle nie do pomyślenia, że można. Czyli taka zwykła woda z mydłem nawet jest do zmyć. No trzeba się myć. <laughs> nie śmierdzimy no. po prostu. <laughs> Ale jeszcze takie pytanie, jeżeli chodzi o kremy, bo prześcigujemy się. Kremów jest po prostu setki tysięcy na każdy, na wszystko są najlepsze, prawda? Czy warto jednak spróbować sobie, bo ja na przykład mam z tej tańszej półki, i mam bardzo fajne z skromy, te robione kremy, czy najlepiej wybrać sobie nie patrzeć na nikogo innego, tylko dobrać sobie. Czy panią doktor, można zapytać, słuchaj, kochana, powiedz mi, co powinnam, jak powinnam. Nawet, bo ludzie odstrasza cena często kremów. Uważam, że to jest głupie, bo kremy, nawet te droższe, są Wydajne. Często kremy drogie się do niczego nie nadają. W jaki sposób dotrzeć do kobiety, w jaki sposób pani doktor dociera, żeby mi wytłumaczyć, słuchaj, ten krem zasługuje na to, żebyś go kupiła, bo bardzo będzie ci pomagał. Kup go za dwa miesiące, odłóż sobie, ale go kup. Bardzo istotna jest pielęgnacja, i tak naprawdę są proste zasady. Na dzień koniecznie potrzebny jest krem nawilżający plus krem z filtrem i najlepiej serum z jakimś antyoksydantem, czyli na przykład serum z witaminą C, tak? Mhm. I to nie musi być, bo wiadomo, jednego stać na krem za 2000 zł, a drugą drugiego na, osobę 20. na 20. Więc każdy dobiera do, do, do swoich potrzeb i możliwości. Wieczorem bardzo istotne jest nałożenie kremu z retinolem, z retinoidami i jeżeli skóra jest sucha, bardziej bogatego, czyli tłustszego, a jeżeli skóra jest tłusta, no to nie musi to być bogaty krem. Czyli to jest tak naprawdę podstawa. bardzo proste, bo to jest taka podstawa, żeby już były efekty. Bardzo ważna rzecz, dbamy o twarz. Ale zapominamy, że nasza twarz o, i nasza nie, głowa nie, nie. jest na szyi. Ale tak jest. Mnóstwo kobiet o tym zapomina. W ogóle jakby tej szyi nie było, prawda? Ona jakby w ogóle nie istniała, jednak ona istnieje. Dlaczego kobiety mówią, nie, to kiedy indziej? Bo na pewno często się zdarzyło, pani doktor, dobra, to nie dzisiaj. E, I teraz tak, dlaczego zapominamy o szyi? Czym jesteśmy nienormalne? Przecież tutaj najbardziej widać nasze starcze rysy. <śled> Ja jak wstaję codziennie, i po prysznicu staję przed lustrem. No ale jaką to masz szyję? No, zobaczcie, na doktorowej mojej szyję, cudowną, nagładziutko. Staję przed lustrem i nakładam krem taki, który, który używam do twarzy. Nakładam od brodawek sutkowych, czyli od cały... brodawek, słuchajcie, czyli od sutów do góry, aż po linię włosów tak? I y, naprawdę trzeba tak robić. Wieczorem dokładnie tak samo. Yy, powiedz mi, jakbyś miała teraz tak w, w kilku słowach powiedzieć y, radę dla kobiet po dwudziestce, po trzydziestce i po czterdziestce. Taką z medycyny. Idź, masz 20 lat, do, jesteś do trzydziestki, zrób to. Bo trzeba. Od trzydziestki do czterdziestki od czterdziestki na przykład do pięćdziesiątki. Po dwudziestym roku życia mezoterapia pilingi. Czyli dbamy w ten sposób. Nie potrzebujemy ani żadnej terapii laserowej, bo to jest jeszcze, jeszcze niepotrzebne. Wiadomo, że wtedy skóra świetnie stymuluje. No i plus pielęgnacja nawilżająca, nie potrzeba jeszcze retinolu na wieczór. Jeżeli chodzi o 30-40, to już należy naprawdę zacząć o siebie dbać, ale na przykład zabieg laserowy, typu laser frakcyjny co dwójka, który nadal jest najważniejszy. Skuteczniejszym zabiegiem, jeżeli chodzi o odmładzanie skóry, wygładzanie, pozbywanie się zmarszczek, wystarczy raz w roku, tak? Czyli już dbamy, już dbamy regularnie, wystarczy, że do gabinetu przyjdziemy co 3-4 mhm. miesiące, ale, już, ale jest to już zawsze musi stałe. być regularnie. No tak, to jest bardzo ważne. Natomiast kobieta, która jest po czterdziestce, po czterdziestce, to już na przykład laser frakcyjny powinna zrobić dwa, trzy razy w okresie jesienno-zimowym. Już musi jednak co dwa, co trzy miesiące poddawać się jakiemuś zabiegowi. Plus żeby to wszystko nie opadło. I pamiętać o nieopalaniu się. Ja nigdy nie opalam twarzy, i to jest w ogóle dla mnie hitem. Pamiętajcie o filtrach, bo to też jest bardzo ważne. Tak. Pani doktor jest też również dermatologiem Oczywiście. przede wszystkim, więc ma ogromną wiedzę. Filtry, filtry, jeszcze raz filtry. Ja teraz mieszkam w Hiszpanii, więc pierwszy raz, pani doktor, zobaczyłam półkę z taką ilością filtrów. Ja nie wiedziałam, w który mam sięgnąć, ale wzięłam kilka i naprawdę widzę różnicę poprzez używanie e, tych filtrów. Ta skóra w inaczej wygląda. Zaczęłam nawet łykać tabletki e, takie blokujące słońce, bo tam ludzie je łykają, bo jednak wiem... Od czego nabawiłam się przebarwień i jak moja skóra wyglądała, jak się kiedyś dawno, dawno temu spaliłam we Włoszech. Wyglądałam co prawda jak czekoladka taka, ale no skóra później, zanim ją doprowadziłam do ładu, no to niestety. Ta, jednak ta jasna skóra to jest taka świeżość, co? Jasna skóra to jest świeżość i jasna skóra ja uważam, że jest bardziej elegancka, bardziej smart. Ja kocham maski na przykład, które rano zawsze nakładam, dokładnie nakładam maski, e, Tania mi kazała trzymać je w lodówce, e, na przykład te kromowskie maski, uwielbiam z kwasem hialuronowym, tylko już nie mogę ich nakładać, są tak super, że nie można ich nakładać przed makijażami, bo jak ostatnio jechałam na plan zdjęciowy i nałożyłam tą maskę i cały makijaż spływał, e, no i ten kwas hialuronowy rano jak się nakłada, czy to jest dobre wyjście, prawda? Czy maska, czy krem, nieważne, z kwasem h Rano chłodne sobie kładę na twarz tak. i to tak świetnie odżywia. Ja też y, staram się co drugi dzień rano wyjmuję z lodówki taką maskę, żeby była chłodna i też nakładam. Czyli generalnie zabiegi, pielęgnacja, wszystko dostosowane do wieku? Tak jest. I cudowny lekarz. Słuchajcie, moi drodzy, możecie z tego wyciągnąć lekcję z tej naszej rozmowy, bo, 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 bo to jest taka prawdziwa lekcja. E, prawdziwego człowieka, prawdziwy pani doktor, z prawdziwym uśmiechem i z prawdziwym spokojem zawsze podziwiają za ten spokój. Zastanawiam się, kiedy ona wariuje. <laughs> wariuje przy czasem? Mężu. <laughs> przy mężu jest na zewnątrz. E, bardzo ci dziękuję, Iwonko, za tą rozmowę. E, pani doktor jest na Ursynowie. To jest fantastyczny gabinet, taki przyjazny dla kobiet. Także e, pani doktor Iwonka marycz langner była moim gościem. Wspaniały człowiek, któremu zawdzięczam bardzo dużo. Burze, sztormy, słońce i miłość, która zawsze ze mną zostanie dla Ciebie. Życzę Ci cudownego dnia, a Was zachęcam do sprawdzania Derm Klinik i pani doktor Iwonki i zobaczenia, co możecie sobie u niej zrobić u prawdziwego lekarza, który jest lekarzem. Dziękuję bardzo Ci, Iwonko.